Igor Tracz. Jestem profesjonalnym zawodnikiem w sporcie psich zaprzęgów. Uprawiam dwie dyscypliny sportu zaprzęgowego. Wyścigi psich zaprzęgów, akurat moja klasa to klasa 4 psy. I to, co dzisiaj widzieliście, czyli bike journeying. Sprint kolarza górskiego i psa na dystansie nie większym niż 7 km. Produkuję sprzęt zaprzęgowy dla potrzeby sportu zaprzęgowego. Ultra lekkie, bardzo szybkie sprzęty do wyścigów psich zaprzęgów. Czterokołowe, trójkołowe i dwukołowe. Rower do bike journeyingu. Czym się różni, jak powinien wyglądać? No słuchajcie, przede wszystkim musi to być lekki, szybki sprzęt, taki jak używany w kolarstwie górskim, w typowym cross country czy na maratonach MTB. Nie może to być rower downhillu, nie może to być rower szosowy czy freeride'owy. Rowery downhillowe są za ciężkie, nie tak szybkie, pomimo doskonałej przyczepności amortyzacji. Trasy bike journeyingowe wymagają od kolarza i od psa jazdy w terenie bardzo zróżnicowanym. Bardzo strome podjazdy, bardzo często długie, proste, szybkie zjazdy, single tracki, często uskoki, więc ten rower musi być w miarę uniwersalny, ale przede wszystkim lekki i szybki. Mój rower, który był przygotowany do tego startu, 26-calowy, czyli typowy rower górski. Akurat użyłem jedną koronkę, 44 zęby z przodu tego roweru. Została przerobiona specjalnie korba na potrzeby dokładnie tej trasy, nie jakiejkolwiek innej, tylko dokładnie do tej trasy. 44 zęby z przedniej koronce, koronka zamontowana w miejsce środkowej. Dzięki temu 9 biegów tylnych jest obsługiwane cały czas podczas jazdy z jednej koronki. Co mi to daje? Zmniejszenie wagi, zdjęcie poszczególnych koronek, zlikwidowanie przedniej manetki, której ja już tutaj nie potrzebuję. Dodatkowa moc psa w granicach 30% wystarczy na to, żeby te wszystkie największe podjazdy, naprawdę strome podjazdy, pokonać spokojnie na przełożeniu, wykorzystując z przodu dużą tarczę, a z tyłu przynajmniej czwórkę, jak nie piątkę. Także średnia prędkość w granicach 32 na godzinę na tej naprawdę górskiej trasie z przewyższeniami w granicach chyba 200 metrów na całej długości tych 5600 metrów. Ciężko byłoby to na wyścigu przejechać na tej zębatce bez psa. Byłoby to możliwe, byłoby to ciężkie. Moc turbodoładowania, którego dostarcza pies, powoduje, że rower gnie z dużo większą prędkością. Amortyzator założyłem w ostatniej chwili z blokadą skoku, z tym, że wykorzystywałem dzisiaj ją tylko na ostatnim podjeździe. Trochę prowizoryczna, bo amortyzator już wiele przeszedł, dlatego ta blokada wygląda tak jak nie inaczej. Jednak start i 3/4 trasy jechałem na pełnym blokowaniu amortyzatora. Bardzo dużo kamieni i śliska trasa spowodowała, że jednak amortyzator był bardzo potrzebny. Waga roweru była grubo poniżej 10 kg, 9 kg z haczykiem w momencie, kiedy wykorzystałem widelec karbonowy. Sztywny, karbonowy widelec. Zwiększy to prędkość na podjazdach i przyspieszenie, lecz tracimy stabilność na zjazdach i na zakrętach. No, czasami lepiej stracić 2 sekundy na zjeździe, ale jednak się nie przewracając. Hamulce tarczowe. Oczywiście można jeździć na V-breakach. Jeździłem wiele lat na V-breakach. Prostota tego hamulca, niezawodność była, chwaliłem sobie te hamulce, jednak od jakiegoś czasu używam hamulców hydraulicznych, tarczowych. Precyzja hamowania, modulacja hamowania plus siła jest wystarczająca, a istotna przy jeździe z psem, dlatego że jednak dodatkowa moc uciągowa psa powoduje, że musimy mieć ten hamulec mocniejszy, szczególnie na zjeździe. Czym mniejsza waga kół i większa ich sztywność, tym rower będzie szybszy, będzie lepiej przyspieszał, będziemy mogli osiągnąć większe prędkości. Nie rama, nie całe komponenty, ale przede wszystkim koła będą miały największe znaczenie, jeśli chodzi o przyspieszenie naszego roweru. Dlatego bardzo istotne jest zainwestowanie, powiedzmy, na możliwie jak najlepsze koła do naszego sprzętu. Opony. Ja dobrałem sobie bardzo uniwersalne opony, to był kompromis pomiędzy przyczepnością a szybkością. Miałem do wyboru inne opony, również z dużo lepszą przyczepnością, zbieżnikiem, który powoduje doskonałe trzymanie w zakrętach i na podjazdach. Jednak traciłbym na długich, prostych, tam gdzie jest potrzebna prędkość. W tym momencie wykorzystałem opony szybkie, może nie z idealną przyczepnością, ale dzięki temu zrobiłem rekord tej trasy i w sobotę pojechałem najszybciej z wszystkich zawodników.